Rozmowy nieoczywiste. Adam Godlewski. Zapraszam. To są rozmowy nieoczywiste. Jak nieoczywista była wymiana Konrada Michalaka za Pawła Solarskiego, ale jak się okazuje, menedżerski noc nie zawiódł trenera Piotra Stokowca. O, jeśli chodzi o tę zmianę, to za dużo, można powiedzieć, nie mieliśmy do powiedzenia i ja chciałem Konrada już dużo wcześniej. Tak się sprawy potoczyły, że nie mieliśmy do końca wyboru z Pawłem, bo kończył mu się kontrakt, ale na pewno chcieliśmy pozyskać Konrada i w gruncie rzeczy myślę, że potencjał obu piłkarzy jest spory i trudno jest o piłkarza takiego, powiedzmy, z dużą szybkością, kreatywnego, potrafiącego grać i w dodatku młodego reprezentanta, także cieszę się, że jest z nami Konrad. O proszę, a ja myślałem, że to była w pełni taka wystudiowana zmiana, bo Michalak bardzo szybko wszedł, tak jakby było przygotowane dla niego miejsce, a z kolei braku Solarskiego nie widać wcale po grze Lechii. No, na tym polega nasza praca, że musimy być tacy plastyczni, próbować szukać tych zmian. Paweł tak zdecydował, wygasał mu kontrakt z końcem sezonu i za bardzo nie było nici porozumienia, także przynajmniej pozyskaliśmy Konrada Michalaka, a szkoda, bo miałem tutaj wizję do gry Pawła. No tak się rzeczy układają, trener jest tylko trenerem i musi się dostosować do tego, co zostaje, to co jest. No, zwłaszcza, że to teraz Stolarski może żałować, że nie gra w ekipie lidera. Nie chcę się już nad tym rozwodzić. Myślę, że Paweł ma już teraz swoje troski i sukcesy i życzę mu jak najlepiej, bo myślę, że no to jest normalne w piłce nożnej. Piotrze, a jak to się robi, że pół roku temu mieliście, Lechia miała prowadzona przez ciebie 3 punkty przewagi nad zespołem, który został zdegradowany, a dzisiaj ma... Nie minęło pół roku i ma 3 punkty przewagi, ale nad najgroźniejszym z konkurentów i lideruje na półmetku ekstraklasy, sezonu zasadniczego. Też chciałbym to wiedzieć. A poważnie? A poważnie. Na pewno nie odkryję tutaj wielkich tajemnic. No praca. Nie chcę powiedzieć, co konkretnie. Na pewno selekcja, na pewno myślę decyzje, na pewno... narzucenie swoich standardów pracy. Ja nie powiem, co konkretnie trzeba zrobić. No, pracuję tak, jak umiem i to był bardzo trudny okres po przyjściu tutaj do Lechii i po prostu szliśmy do przodu, podejmowaliśmy decyzje bardzo trudne. Myślę, że najtrudniejsza decyzja, jeśli chodzi o Marko na początku, ale wiedziałem, że trzeba coś zrobić. I to jest, powiem szczerze, dzisiaj z perspektywy czasu to jest tak, że szliśmy do przodu. Zawsze idę do przodu i czasami w pewnym momencie nie wiedziałem, czy to jest do przodu, ale szliśmy i dzisiaj się okazuje, że jednak to było do przodu. A zatrzymajmy się może chwilę na Marco Paixão, bo to była decyzja obarczona dużym ryzykiem, nie tylko dlatego, że odsuwałeś najlepszego strzelca zespołu, ale też zostawał jego bliźniak w drużynie, więc to taka wielowątkowa, wieloaspektowa sprawa, a jednak historia przyznała ci rację. Tak jak mówię, trudne decyzje, można powiedzieć, przychodząc tutaj wiedziałem, że czeka nas wiele takich krytycznych decyzji i tak naprawdę my otarliśmy się, no byliśmy już jedną, jak nie dwoma nogami w pierwszej lidze. Natomiast, nie całymi. Natomiast no to są decyzje, trudne decyzje i myślę, że byśmy tutaj wiele mogli mówić o tym, nie chcę, pewne rzeczy zostają między zawodnikami. Wyszło tak, jak wyszło. Na pewno to nie jest tak, że ja chciałem kogokolwiek skreślić, odsunąć. To nie jest tak. No, piłkarze sami się skreślają i przychodząc do każdego klubu narzucamy pewne normy zachowań, pewne standardy dotyczące regulaminu, dyscypliny, funkcjonowania w zespole, wykonywania taktyki. No i jeśli ktoś tego nie akceptuje, nie wypełnia, no to po prostu odchodzi i taka jest tutaj moja rola, żeby pilnować tego, być konsekwentny w tym i tyle, i cała historia. Pracuję tak, jak umiem. Myślę, że za tą naszą przemianą też stoi sztab ludzi, bo trzeba pamiętać, że to nie pierwszy trener tylko jest, ale
moją rolą jest takie koordynowanie i selekcjonowanie tego wszystkiego. Muszę dobierać sztab, muszę dobierać osiemnastkę, dobierać dwudziestkę piątkę i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest to wszystko podyktowane, wypełnią założenia właściciela, rady nadzorczej czy zarządu generalnie jako trener. I zajmuję się tym, co najlepiej umiem, i żeby obronić taki proces treningowy, za który odpowiadam, ja mówię, co jest mi potrzebne do spełnienia tego procesu treningowego. Wiadomo, że trenera rozlicza się za skuteczność i ja przedstawiam warunki potencjalnie, bo wiadomo, że sam wynik to jest składowa wielu, wielu czynników, ale co według mojej wiedzy, co powinno przynieść efekty, jak ja chcę pracować i tak naprawdę to właściciele i zarząd decydują, tak, akceptujemy to i nie ma trenera, który sam by decydował, ściągał zawodników, wyrzucał. To okej, natomiast sam powiedziałeś, że przede wszystkim zmiany personalne wpłynęły na zmianę jakości gry Lechii, a to wietrzenie było znaczące, bo to nie tylko Marco Pajszon, ale i Krasić, Mila skończył karierę, Wawrzyniak. No odeszło 16 zawodników. Ale mówię o takich najbardziej znaczących. Znaczących. Ja mówię o 16, którzy odeszli, z tego można powiedzieć wszyscy byli znaczący, bo to zawodnicy, którzy no coś znaczyli w piłce i być może jeszcze będą znaczyć. Co znaczy dobrać dobrze drużynę? To znaczy dobra atmosfera, bo myślę, że odbudowaliśmy takie fajne relacje w drużynie. Czy poprawiła się atmosfera w szatni? No ja myślę, że odbudowaliśmy relacje, ale co to znaczy atmosfera? No bo możemy mieć różne pojęcia o atmosferze. Wytworzyliśmy atmosferę pracy i myślę, że to jest słuszna taka definicja, atmosfera pracy, bo trzeba solidnie pracować i trzeba zawodników, którzy chcą pracować, których nie trzeba pilnować, gonić, którzy mają w sobie dużo motywacji do tego, żeby być lepszymi, żeby iść do góry. To znaczy, że ci, którzy odeszli, nie mieli takiej motywacji? To jest składowa wielu rzeczy. Nie chciałbym w tej chwili ani nikogo oceniać, ani skreślać, ani przekreślać. Takie były decyzje. Na pewno na to się składało to, że w większości kończyły się kontrakty i tak dalej, i tak dalej. A to przypadek, że tych z trójką z przodu poskreślałeś, czy po prostu Lechia wymagała odmłodzenia? Tak już powiedziałem, no nie chcę teraz mówić, bo są wielkie uproszczenia. Czy ktoś ma trójkę z przodu, czy ma trójkę z przodu w kontrakcie. To nie jest rozmowa. Powiedziałem, wiele rzeczy zostaje. Takie były moje decyzje. No, trener jest od tego, żeby trafnie selekcjonować, wybierać i niektóre rzeczy są naprawdę czy trudne do wyjaśnienia, co znaczy dobrać dobrze skład. To jest, trzeba dobrze skomponować drużynę. Dobrze, żeby się czuli, żeby współpracowali ze sobą zawodnicy. I to nie jest tak, że grają najlepsi, tylko muszą grać odpowiedni. Ci, którzy najbardziej do siebie pasują. Do siebie pasują i często jest tak, że zawodnik dobrze grający, z tych, co odeszli, to byli świetni zawodnicy, czy są, ale akurat tutaj nie pasowali do takiej koncepcji, do sposobu grania, do funkcjonowania w drużynie. Wiemy, podobnie jest w wielkich kadrach i to nie tylko Lechia, ale w reprezentacjach. No trzeba, no właśnie trzeba no umieć uzasadnić swoje wybory i umieć to odpowiednio dobrać, żeby drużyna funkcjonowała i tak to się stało. Ja tutaj nie widzę jakichś rzeczy nadprzyrodzonych, po prostu trzeba dobrze wykonywać swoją pracę. A Flavio miał focha, jak skreśliłeś Marco? Wymagał osobnej rozmowy? No nie chcę uciekać tutaj w takie sprawy, co znaczy focha. To jest takie, myślę, że brzydkie słowo, bo bardziej bym się posługiwał tutaj profesjonalizmem. Albo ktoś jest profesjonalny. Czy rozumiem, że Flavio jest? Oczywiście, że jest ci, co są profesjonalistami i takich potrzebujemy i to nie jest też moją rolą, tylko ich rola. I ci, co chcą i chcą się rozwijać, chcą iść, są głodni, chcą nie tylko zarobić, ale chcą coś zrobić. Osiągają najwięcej. Sławek Peszko jest problemem w tej chwili? Tak, powiedziałem. Są pewne decyzje. Myślę, że nie jest czas na to. Sławku już zostało dużo powiedziane. Nie chciałbym tutaj odgrzewać pewnych rzeczy.
Umówiliśmy się na krótki wywiad, a widzę, że tutaj się to przeradza w taką dyskusję i chciałby pan przy okazji przyjazdu na kadrę załatwić wszystko i o wszystkim powiedzieć. Myślę, że temat już tutaj tej selekcji wyczerpujemy. Jeśli są jeszcze jakieś pytania konkretne, to... Tak, oczywiście. Bo zmarznę tutaj i będzie bez trenera Lechia. To kończymy. Jesteście liderem półmetka sezonu zasadniczego. Bardziej do brzegu. Proszę bardzo. Czy w tym momencie pojawiają się myśli, jak to będzie wyglądało na koniec sezonu i plany, czy są modyfikowane? Na pewno sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie. Klub też się zmienia i też na pewno jesteśmy umówieni dopiero na takie rozmowy bardziej konstruktywne do tego, jak to dalej chcemy widzieć. Nie ukrywam, że zależne jest to od potencjału, czy będziemy w stanie utrzymać tych zawodników, których mamy, bo wiemy, że drużyna jest na pierwszym miejscu, wzrasta zainteresowanie, kogo zdecydujemy się sprzedać, kogo pozyskać, kogo możemy pozyskać, jakie są nasze możliwości. Oczywiście, że są nieuniknione. W każdym okienku ja bym widział 2-3 ruchy takie przychodzące do zespołu. Na odświeżenie drużyny, na jej takie wzmocnienie, na powiew świeżości, podniesienie konkurencji. Oczywiście, no, najlepszą motywacją jest rywalizacja. I tutaj chcemy szukać lepszych zawodników, natomiast ci, co są, podnieśli poprzeczkę na tyle wysoko, że żeby już zrobić transfer do Lechii Gdańsk, naprawdę musi być to przygotowane i trzeba mieć budżet przygotowany na to, żeby zrobić transfery, bo średnich zawodników to my sobie sami potrafimy wyselekcjonować i odpowiednio przygotować. Oczywiście nasza proporcja się zmienia i tutaj jest wielu młodych zawodników w kadrze pierwszej drużyny, trenuje z nami. W tej chwili około 10 zawodników w tej, powiedzmy, takiej szerokiej 28-30 osobowej kadrze poniżej tam 21 roku życia. Także to są takie rzeczy poważne, nad którymi będziemy rozmawiać. Wiem, że miał przyjechać pan Wence i ja wypełniam założenia właściciela i pewną strategię. Oczywiście też jestem gotowy na pokazywanie pewnej strategii. I tak to wygląda. Nieraz mówiłem, że jestem aż trenerem i tylko trenerem, także spokojnie. Moim zadaniem jest dobrze przygotować zespół, dobrze wyselekcjonować, ale rozmawiamy na argumenty. Zupełnie ostatnie pytanie. Czy w związku z tym, że bardzo wam się ułożył pechowo terminarz o tyle, że wszystkich pucharowiczów tegorocznych mieliście na wyjazdach, ale zdobyliście wtedy na tych wyjazdach 10 punktów z Legią, Lechem, Jagiellonią i Górnikiem i nie straciliście bramki, a rewanże będą w Gdańsku, czy w związku z tym to Lechia jest głównym faworytem sezonu zasadniczego? No, w związku z tym chyba rozłożymy leżaki, tak zostaje nam opalanie, myśląc takim tokiem rozumowania. Oczywiście nie jest nic odkrywczego w tym, że mistrzostwo i takie wielkie rzeczy zdobywa się z tymi drużynami z dołu tabeli, także to będą najtrudniejsze też mecze. Rzeczywiście ten układ tak się potoczył, że te mecze mamy u siebie, ale przykładem choćby Jagiellonii, która najlepiej punktuje na wyjazdach. Liga jest tak rozłożona, nieprzewidywalna, że nie wiadomo, co jest lepsze. My musimy się skupić na pewno na dobrym przygotowaniu, dalej na utrzymaniu takiego porządku, bo my nie wygrywamy terminarzem, tylko wygrywamy dobrym przygotowaniem, porządkiem, tym, jak zawodnicy realizują założenia w defensywie, w ofensywie, jakie są relacje w drużynie, jak to wszystko wygląda. I myślę, że to jest klucz do sukcesu. No, wiele przed nami, my nie mamy gotowej jeszcze drużyny. Myślę, że gramy na wysokim takim wskaźniku skuteczności w stosunku do potencjału, który posiadamy. Z tego się ogromnie cieszę. Chciałbym tutaj osiągnąć jakiś historyczny sukces, ale to nie jest tak, że my tutaj, bo nikt nie traktował nas jako faworyta i my mamy swoje cele. Chcemy grać, chcemy wygrywać z najlepszymi. Jak to się wszystko potoczy, jesteśmy gotowi na walkę i myślę, że to, że jesteśmy teraz liderem, nie jest też przypadkowe. Jakoś tak cieszę się z tego, że nie jesteśmy na pierwszych stronach gazet i nie jesteśmy wychwalani pod niebiosa, tylko idziemy krok po kroku do przodu. Ja myślę, że jest wiele do poprawy w naszej grze.
No trzeba właściwie ocenić potencjał, który się ma. Też byśmy chcieli grać jeszcze piękniej, jeszcze efektywniej, efektowniej, bo gramy może efektywnie. Natomiast ja myślę, że cała sztuka polega na tym, żeby grać skutecznie. Przykładem są choćby ostatnie Mistrzostwa Świata, gdzie Francja też może nie była ulubieńcem publiczności, ale zrobiła no, fenomenalny wynik i nie miałbym nic przeciwko, gdybyśmy tą samą drogą poszli. Zatem życzymy trenerowi Piotrowi Stokowcowi, żeby Lechia grała jak Francja. Dziękujemy. To był gość Rozmów Nieoczywistych. Dziękuję. Rozmowy Nieoczywiste. Adam Godlewski. Zapraszam.